Witam bardzo serdecznie w grze Atrog wersji na Amstrada. Oczywiście tutaj możemy wybrać sobie pierwszą, drugą albo trzecią misję, więc wybierzemy oczywiście pierwszą, ale naturalnie zobaczymy wszystkie, żeby nie było, jak wyglądają. Więc teraz jest oczywiście ładowanie, które chwilkę trwa. No i mamy taki oto dosyć fajny rysunek. No i tak, jakaś muzyczka czy coś, klawiszem Escape przechodzimy do doładowywania planszy pierwszego, można powiedzieć, etapu. Właśnie wczytał się pierwszy etap naszej niezwykle trudnej gry, bo muszę przyznać, że jest trudna, dlatego że tutaj, jak widać, mamy możliwość sterowania tylko klawiszami QA, OP i spacja, czyli spacja to jest zadawanie ciosów, więc zaczynamy. No właśnie, mamy tutaj takiego kolesia przypakowanego i oczywiście jak nas z dwóch stron wezmą, to raczej ciężko jest się od nich i trzeba trzymać wciśniętą spację i kierunek, aby zadawać jakiś cios, ale jak właśnie biorą nas z dwóch stron, to jest trochę ciężko. Spróbuję jakoś się wydostać z tych dwóch stron. Dobra, myślę, że tak, ale oni się będą mi tak ustawiać, że raczej będę dostawał łupnia. Tego dziadka jest łatwiej pokonać, ale jak widzę, to pokonali mnie. Także dlatego jest to dość trudne tutaj unikać ich strzałów. Trzeba, czy ich ciosów bardziej niż strzałów, tak? Bo tutaj strzałów nic nie ma. No trzeba by tak punktować ich i uciekać, tak? Punktować i uciekać. No to jest to jakaś, powiedzmy, szansa. Zadać dwa ciosy i uciec. Zadać. Dobra, jedną osobę mamy z głowy. Teraz musimy załatwić tego kolesia. Dobra, też już został pokonany. I idziemy dalej do przodu. No jak widać, grafika jest po prostu piękna, jak na Amstrada. Wspaniale zrobiona. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o grafikę, to jest majstersztyk. Tutaj nie ma co dyskutować nawet w tym temacie. Zobaczymy, czy tutaj się... No nie, nie da się tak z nimi walczyć, bo zawsze ktoś mnie po prostu chyci. Tak, tak, dobra. Trochę w dół. Cyk, cyk. I w górę, tak, żeby po prostu walnąć i uciec. Dobra, jednego mamy z głowy. Teraz ta kobicina, tak? Dobra, teraz odwróciła się tyłem. Właśnie też trzeba, dobrze jest, aby tyłem ich odwrócić, to wtedy mamy znacznie większe szanse na to, że się to uda. No, kraina jest piękna, trzeba przyznać. Idę powoli. Dobra, idą dwie łobuziary, tak? Dobra, chyba się gdzieś coś zamotały, więc mam szansę ich im nakopać, ale no niestety nakopały mi, bo miałem za mało energii. Ja tutaj tej energii nigdzie nie widać niestety. Teraz jest preparado, przygotować się. Dobra, może w takiej odległości będzie lepiej. To będę miał do czynienia tylko z jedną właściwie, ale i tak z tą jedną wcale dobrze nie jest, bo jak widać tłucze. No twarda sztuka, no. Dobra, tutaj muszę. Dobra, zamotała się, odwróciła się do tyłu, więc jest szansa. Jest, ok. Jest dobrze, idziemy dalej. Jest, moc w tej grze jest. Tylko tutaj za dużo chyba nie powalczę już. Bo nie wiem, ile tu jeszcze żyć mam, tak naprawdę.
Dobra, jest kobita pojedyncza. Mam nadzieję, że się nie odwróci. Albo odwróć się. Dobra, stój tak. Tak, może stać. Tak, mi to pasuje. Tak. Okej, dobra. Jest jakaś pewna taktyka, którą już mam, więc będę starał się ją wykorzystać. Oczywiście nie tam, gdzie jest dwóch gości, bo jak jest dwóch gości na raz, to raczej się to nie uda. Nie wiem, czy też można doprowadzić do tego, aby oni się tak zamotali. No właśnie, z dwóch stron jak atakują, to jest raczej marna sprawa. No, jednego trzeba by załatwić. To będzie szansa, że się pokona ich. Dobra, już chyba mu dużo nie zostało. Może jeszcze ze dwa ciosy i polegnie. Kurczę, ja poległem znowu. No nie jest to łatwe. No i już jest niestety przegrana. Dobrze, ale nie będę przedłużał za bardzo. Jeszcze raz nie będę zaczynał tej misji. Teraz wybiorę misję drugą. Właśnie wczytała się misja druga. To samo sterowanie. Dajemy spację. No i przyglądnijmy się teraz, jak to wygląda. Tutaj gościu dobrze mi wszedł, bo akurat tyłem, także jestem kopany w tyłek przez tego gościa z tyłu. Ale chyba nie wiem, czy to za bardzo się sprawdziło. Kurczę, blaszka. Trudno powiedzieć, czy tego gościa w niebieskich butach, ale szybko mnie wypucowali. Ho, ho. No to tutaj będzie już trudniej sobie z nimi poradzić. No ale chociaż kawałek do przodu pasowałoby zobaczyć, co tam jest, tak? Aha, no tak, ale to jaką moc już mają? Jaką mają moc? Mam nadzieję, że inni mi nie wyjdą. Jak wyjdzie ich, o kurczę, blaszka czterech. No to teraz dopiero sobie zrobiłem karnawał, ale spróbujmy im uciec. Zobaczymy dokąd, czy uda mi się uciec im. No nie próbowałem jeszcze. Jakiś most, kolejni kolesie. Dobra, uciekamy im. Zobaczymy, czy mi się uda im uciec, chociaż całą krainę zobaczę. Można było podobnie zrobić w pierwszej misji. Tamci już chyba nie wrócą, więc chyba niekoniecznie muszę z nimi walczyć. Wystarczy, że im nawieję. Zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. No muszę przyznać, że chyba dosyć ciekawa taktyka. Po prostu uciec. A, już więcej nie mogę uciec. Już muszę się bić. Czyli jest tutaj jakieś miejsce, dokąd mogę dobiec. Tak, też mogą się zamotać. Mogą się zamotać, ale jak jest dwóch z jednej i z drugiej strony, to raczej się nie za bardzo da ich w ten sposób oszukać. Jednego da się oszukać, ale nie dwóch naraz. Dwóch naraz się. No, jejku, jak mnie od razu wzięli w obroty, ludzie. Ludzie. No, po prostu nie fair. Dobra, tego tutaj od tyłu załaduję. Może padnie, dobra, padł. Został ten. Też może padnie. Czy mnie załatwi? Ale silny. Bardzo wytrzymały. Zobaczymy, jak wygląda trzeci etap. Trzeci etap załadowany. Przygotowujemy się do ucieczki. Znowu mamy jakieś tutaj kolesi. A ci są już trochę szybsi. Oni już tak nie bardzo się dadzą ominąć, widzę. Dobra, chyba w dobrym miejscu stoję, bo ten tamten też nie wie, jak mnie pokonać. Więc dobra, jednego mamy z głowy. I teraz załatwimy może drugiego. Też się nie mogę za bardzo ruszyć ani w tą stronę. Chociaż nie, w dół mogę pójść. Gorzej w górę też, dobra. Dobra. Da się go wylutować tu. Dobra, to idziemy dalej. Zamotał się dokumentnie, to nie będziemy z nim tutaj kotów drzeć. Okej, ci już tutaj są
widzę bardziej rozgarnięci, ale też nie do końca. Wiesz, że tutaj w trzecim etapie są mniej rozgarnięci niż w etapie drugim. A, tak, od tyłu to ich wszystkich można wytłuc. Dobra. A idziemy. To jest, nie wiem, jakiś fort chyba. Fort. No nie, tak to nie przejdzie. No ci już mnie nie bardzo chcą puścić, jak widać. No i tutaj jeszcze mam taki jeden cios inny tutaj jest, bo ja na razie tylko wykorzystuję pięść, ale jak wezmę kierunek do góry i spację, to będzie trochę inaczej. To będzie zadawał trochę inny cios wtedy będzie. Tylko oczywiście muszę, jak zwykle sobie pomyliłem klawisze. Ajajajajaj. Dobra. O, jest jeszcze taki cios z góry właśnie. Takie strzały z góry. Tak, ten z tyłu nie wie, co się dzieje. To są strzały, które ich odpychają. Więc no, jest szansa, że właśnie tym uderzeniem będę mógł chyba lepiej to wszystko zmotać. Dobra, tamten się zamotał już, to okej, okay, no jest tutaj oczywiście. Tamten się zamotał, to go zostawimy samemu sobie. Wbił się w deski. O, ho, ho. Może uda się im uciec. Zobaczę, gdzie uda się im uciec. Ale już są kolejni. Mamy ich tutaj trzech, tak? No właśnie, to jest ciekawe, że w tej grze tam na tym obrazku, który tam był, było pokazane, że on walczy przy pomocy jakiegoś topora. No ja tutaj topora w tej grze nigdy nie widziałem, żeby moja postać miała w jakiś sposób topór. No, niestety, tak to się kończy właśnie ta gra. No, wygląda na dosyć ciekawą, co prawda trudną grę, ale ciekawą, o bardzo fajnej grafice. Także no nie ma co tutaj dłużej przedłużać, więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amstrada.